Dobra ludziska, witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls. Z tej strony oczywiście Master Soul 15. I słuchajcie, ostatnio dobrze wiecie co się stało z tym pieprzonym demonem Taurusem tutaj na tej wieży. Nie była to może zbyt epicka walka, ale przynajmniej pierwsze podejście do tej walki było ok, gdyby nie fakt, że tam zostałem zepchnięty w dal. Także mamy to za sobą, przynajmniej tyle. To. Teraz proszę spojrzeć na ten niesamowity widok. Jak wysoko jesteśmy nad, nie wiem, poziomem morza, poziomem zwykłego gruntu. Proszę zauważyć, tam w dali dopiero te zielone jakieś lasy i pola to są w ogóle coś związanego z ziemią. Terenami przyziemnymi, tak to nazwijmy. A tam w ogóle, jak widzicie, te lasy takie na skarpie. Tam będziemy mogli pójść. Znaczy, mniej więcej w tamte okolice. I sos, bo będę trochę siorbał nosem, ale żebym się trochę przeziębił, to nie jest nic specjalnego. Na przestrzeni, bo ja wiem, 2 dni powinienem wrócić do stanu operacyjnego. Także proszę się nie martwić o mnie specjalnie. Będzie git, to musicie zważyć, że mój komentarz może być nieco okrojony. O proszę bardzo, warto było robić te przewroty. Mamy dużą duszę zaginionego tam wędrowca czy coś takiego. Dobra, god damn it, gdzie jest $19 Fortnite card? Tam jest zamek wysoki. My jesteśmy w mieście nieumarłych. W zasadzie to już z niego wychodzimy. O, my byliśmy sobie o tam, o tam. Wow! O, kurwa. Nie wiedziałem, że on ma tu zasięg. A pieprzona wywerna, god damn it. No nic, dobra, a tutaj możemy wejść? Tutaj jest zamknięte póki co. O, ale tu jest bardzo ładnie. A, no tak, a tam w dole jest rycerz. Musimy z nim porozmawiać. No ale prawda, że ładnie. Mówię, sorry, będę trochę siorbał nosem w tym odcinku, nic nie poradzę. Pewnie w następnym jeszcze też. Hello. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. Do you find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all Można jeszcze porozmawiać z panem? Oh. Aha, so I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. Tak. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Moja decyzja to jest jak najbardziej. Trzeba sobie pomagać. This pleases me greatly. Well then, take this. We are Dziękuję. strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this. But I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. Dobrze. You must be blind. Śmieszne. No dobrze. Moi drodzy państwo, to jest aktualnie chyba najfajniejszy NPC w tej grze. Czy jeszcze można z nim porozmawiać? Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body. Like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent.
Zgadzam się. Czyli jak to się robiło? A na razie nie mamy, ale powiedzmy, że niech będzie tak. Fuck yeah. Very nice. Jest tu się, prawda? No i dobra, ten rycerz ogólnie nam powiedział, poczekaj, to ja sobie tylko kapcie zmienię. Zmiana kapci jest istotna. Do mnie trochę zimno, w moje klapeczki. God damn it. Ten rycerz powiedział nam o tej całej pieprzonej, o tym całym pieprzonym multiversum w tej grze. Mi się ogólnie to średnio podoba, że te światy się tutaj przeplatają, ale oni po prostu w ten sposób próbują... oni w ten sposób próbują po prostu uzasadnić jakby lorowo, dlaczego multiplayer działa w tej grze. Tak mi się wydaje. I chodzi o to, biały, steatytowy rysik. Przedmiot do gry sieciowej, no właśnie, zostaw znak wezwania. Czyli po prostu tym rysikiem, już tam nie będę dalej czytał, stawiamy sobie znak, ktoś przyjmuje ten znak i trafiamy, albo my, albo ktoś trafia do naszego świata i gramy w kooperacji, no nie? Siema. Ty nie zaatakujesz? Wywerno zajebana. Ała, no jaki celny strzał. Dobra, nie pamiętam jak się pulowało to coś. Teraz tak. O, chyba właśnie spulowaliśmy. Albo nie. Nie wiem. Dobra, tu sobie kopnęliśmy drabinkę i proszę spojrzeć. Lądujemy w tej samej lokacji, w mieście nieumarłych. No i to jest super! Tak, pamiętacie to miejsce. Tam będą rzucać w nas tymi bombami i tak dalej. No ale nas to na razie nie interesuje. Nas interesuje, kurde, przedostanie się dalej wzwyż. Aż do gargulców może nawet dzisiaj zajdziemy, zobaczymy. Także tak. Zważywszy też na mój stan, mój komentarz niestety będzie trochę okrojony. Ale z tego co pamiętam, tutaj była fajna opcja. Żeby sobie właśnie pofarmić. Wow. Okej. Okay. Ta wywerna tak się teraz będzie tutaj odpalać notorycznie. Ją się da zabić oczywiście. I nawet można dropnąć z niej fajny miecz. I to już na tym etapie wystarczyłoby tylko kupić... My zresztą mamy chyba kupiony łuk, prawda? Tak, można go nawet sobie dodać. W kwestii strzał, bo to są strzały, tak? Strzała, dobrze. Można zwykłą strzałę sobie dać i teraz czekaj, teraz o tak. Może tak. Właśnie, oberwała. Wow. No nieważne. A możliwe, że oni to w zasadzie naprawili w remasterze i teraz się już tak nie da. Warany. No to jest wrednie ustanowiony przeciwnik. Kurwa, nie zdążyłem zrobić tego, wiecie. Wiecie czego. Właśnie tego. Sparowanie. Nara, frajerze. Dobra, czy tu są jakieś fanty? No nie za bardzo. Kurde, dziwny jest ten zamek. O, a widzicie tam, o, tam taką pieczarę taką? Tam będziemy mogli pójść, to jest tam Blighttown bodajże. No i jest taki most. Także tak. Cześć, a mogę robić screenshoty? Okej, dobry.
Fajnie. No to słuchaj, ta idziemy i. A, no tak, tu będzie sporo szczurków. To my się wycofamy. To miejsce. Kurwa. Tak jak zapamiętałem, to szczury nie nabijały aż tak mocno tego krwawienia. Muszę szybciej atakować. I właśnie dlatego wykonałem ciężki atak, żeby jak najdłużej to robić, tak. Bardzo sprytnie. Ataki wyprzedzające, moi drodzy. Oddział szybkiego reagowania. Właśnie, można się pobawić w SAS. Słuchajcie, jak to by było? Tutaj, taktycznie. Flashback to the door poleciał. Aim your targets! Flashback to the door! O, ja się nie mogę poruszać, nie zapomniałem. Flashback through the door, go to the position 6. Tyk, check your corners. Dobra, tyk. Nie, szczerze państwu powiem, że gra w ten sposób jest niemożliwa w Dark Souls 1. Gra łucznikiem, tutaj łuk jest tylko do pulowania przeciwników. Parafia nieumarłych. Wiemy. Wow, oni są mocniejsi. Oni już schodzą na 4 hity, nie na 3 i... O mój Boże, zapomniałem o tamtym przeciwniku. Proszę sobie wyobrazić. A na górze jest czarny rycerz. I słuchajcie, ja dostałem tipa od Necrona, że jeżeli chcę, żeby mi dropnęły te ich brońki, to na razie nie warto ich robić. Tylko po tym, jak zabijemy w oba dzwony, rozwalimy tych wszystkich rycerzy. To nie jest duży problem, ponieważ oni są w takich właśnie pobocznych zakamarkach. Są to w zasadzie przeciwnicy opcjonalni. Teraz tak. Właśnie, ja bym bardzo chciał panów pulować pojedynczo. W liczbie pojedynczej, proszę. O Jezus. Szybko, szybko, szybko. Dzik idzie, nie idzie na razie. O tym endo. Dobra, to mamy zrobione. Odłamek tytanitu to jest ważny przedmiot do ulepszania broni. Dobra, ja spuluję tego frajera. Chodź, Mendo. Over here, Mendo. Are you fucking kidding me? No kurwa, ale ja byłem za osłoną. No dobra, hitboxy w Dark Souls 1. Ja nawet nie jestem zły, bo to są hitboxy w Dark Souls 1, okej? Okay? Tak. A może nawet najlepiej jest tego przeciwnika na chwilę obecną wyminąć? Nie, on jest do zrobienia, ludzie. On jest do zrobienia, come on. On nie jest taki trudny. Dobra. Teoretycznie wartałoby właśnie sobie pofarmić przeciwników. No chodź. W ogóle mam dziwne wrażenie, że ktoś tu łazi oprócz nas dwóch. Kurwa no, kurwa. No nie zesraj się.
Tak, jeszcze czego? Mendo. Będziesz się leczyć mi przed rycem. Dobra, teraz te szczury zajebane. O kur... Cieszę się, że mnie nie ten, nie zrzucił, bo to niestety było możliwe. Ze szczurami trzeba agresywnie, ale pojedynczo, nie? Ja w ogóle muszę pamiętać, że z tych innych ognisk mam tylko 5 butelek Estusa. Wiemy! No dobra. Ej, a teraz nie ma tamtego z lewej. Dobrze mówię? Było dwóch. Tam był jeszcze, po jakby prawicy tego dzika. Ciekawe. Wow, ty jeszcze żyjesz? Dobra, wiecie co? My sobie chyba tego dzika ominiemy. Ktoś jest chyba za mną. Siema. Kurwa. Dobra. Fuck off. Mam plecy na pewno. Tia. Kije. No już mam pomysł na tego dzika. I źle. Nie wiem, klad już w ogóle. Nie wiem, co ja sobie myślałem. Dobra. Łuczek Estusika, prawda? Sponsor B-Power. Ponętna... Ponętna czaszka. Ciekawe. Ciekawy przedmiot. O, O, właśnie. Porzucamy tymi bombami. To lepszy kąt znajdziemy to. Nie podpal się, błagam. Trochę go sobie ukuszymy, cfelucha. A może i zabijemy? Nie. Jak jest taka opcja, to niech się żarzy, tyle państwu powiem. Tędy można? Nie można. Coś zostawił dziku? Nic. A on coś może dropić, z tego co pamiętam. Klucz do piwnicy, dobra. Już nie wiem, czy to jest nam w ogóle teraz potrzebne. Pewnie w pułapkę mnie prowadzisz, cfelu. No a jak? Oj, mój Boże, co ty mędy? Czemu wam to ataków nie przerywa mój atak? Niesprawiedliwe. Dobra, mamy to za sobą. Teraz. Oczywiście. Peczułki, skrzyneczki, wszystko to trzeba tutaj obrobić, sprawdzić, zrolować. Czegoś tu nie ma. Cholera, tam jest go. Padł w szał, ale to go, kurwa, nie uratuje. Ale mi się to nie podoba, no. Co jak co, ale ich to powinno stunować.
Ciachnięcie mieczem. Tajemniczy klucz. Poczytajmy sobie opis. Nie wiadomo, co to za klucz. Wygląda jak zwykły klucz do celi, okej. Otwiera wąskie... Klucz do piwnicy. Otwiera wąskie przejście prowadzące w dół na przeciwległym końcu wielkiego mostu w mieście Nieumarłych. A to wiemy chyba. Czasami do sprytnych złodziei albo dzikich psów służących demonowi Kapra. Dobra. Będę mieć to na uwadze. No tak. I znowu zrobiłem atak z myślą, że przerwie to jego animację. Błędnie. Błędnie tak zakładając. Właśnie, czy tu będą... O, tam jest w ogóle mgła. Ale tam bossa żadnego chyba nie będzie, póki co. Z tego co pamiętam. Raczej chill. Tu będzie do parafii Nieumarłych, zdaje się. Nic nie widzę, dziękuję. No tak. No tak. Także moi drodzy państwo, można powiedzieć, że jesteśmy już w zamku średnim. I tu zaraz będą już twardsi przeciwnicy. No jeszcze raz. Nara, frajerze. 19 door Fortnite card. We like Fortnite, we like Fortnite. Nie wiem, tak szczerze to nie. Spokój, spokój i opanowanie. No widzicie? Jemu nawet już niewiele robimy tym wielkim... Co ty robisz? Wielkim przekłuciem. To są twardsze skłuchwy synu. I one mają puklerze. Co ty za atak z wyskoku zrobiłeś? Ja cię nie prosiłem o to. Ja po prostu kliknąłem. Ciężki atak. A ci pupu? Dobra, idzie w naszą stronę. Ej, w ogóle rycerska tarcza to chyba jest lepsza. Na jak? Elegancko. W ogóle, gdzie się dropiło zbroje elity rycerstwa? Już nie pamiętam. Wrócił na swoją pozycję, zniesmaczony trupek. Dobra. No ci już tacy mroczni, no nie? Tak się nie robi. Nie robisz tak. Teraz przepraszam pana, chciałbym przejść. Dziękuję. I jeszcze bym prosił pana, żeby pan się przesunął. Ja pierdolę! Jeszcze mi zajeb. No. Dobrze. A szkoda, że nie jest tak jak w Bloodborne, że jak zadajemy obrażenia, to odzyskuje nam się trochę zdrowia. Dobra, no to tutaj porobione. Teraz tak. Tam już są te dorzecza Darkroot. I ogród Darkrot. Zaraz, zaraz. A to dokąd prowadzi? A. What? Kiedy ja to odniosłem? Co to da? A po
po co miałbym to zrobić? Bo... to było zamknięte, prawda? To było zamknięte. Tutaj był Dzikosław. Dlaczego teraz? Kto to otworzył? Tu w ogóle wygląda jakby... powinna leżeć jakaś dusza, ale może mi się wydaje. Okej. Okay. A, no dobra, spóluj się. Chodź, powalczymy, Franco. Alabarda, fajnie. A, odskok, dobrze. Oj. Wymianka. A, i to cię zgubi, Mendo. Taki był mądry. A teraz umiera. Wow. A tamtego na końcu, na tym... jak to? Tabernakulum? To nie pamiętam. A coś tak czułem, że to będzie pułapka. O kurwa. Ale się zląkłem, ty. No, nigdy nie byłem fanem rapierów, więc... świetnie. Niesamowity pojedynek. It's over, Anakin! I have the high ground! To cię zgubi, Mendo. O! Ty no, ale jest pojedynek. Dobra. Fucking finally. Zostaw te ciałko. W ogóle tak, my dostaliśmy część ich wyposażenia, balderskie nogawice, ale to syf jest dalej. Twoja pułapka nie zadziałała. Hono, Franco. Chodź, chodź, chodź. Nie za bardzo wiem, kiedy on ma... o... gardę tarczą się zasłania, a kiedy nie, bo tak jakoś tak... różnie. Różnie to dla mnie wygląda. Dobra, czy to są wszyscy tutaj? Szykuje się nie lada pojedynek, moi drodzy państwo. O, zapomniałem o nim. Tak, to jest taki... frajer. Hmm. Dobra, robimy tak. Odwrót. Nie idziemy na razie głównym wejściem. Tylko idziemy tutaj, skąd przyszliśmy. I pójdziemy sobie trochę naokoło. Tutaj taki prowizoryczny most. Fajne drzewa. 2D. Mhm. Odwrót. Nie ma. A się dzisiaj nawalczymy z tymi pustymi rycerzami. Ataki synchroniczne, widzę, panowie. Stosuje się.
Dobra, szczerze, został nam jeden Estus i ja osobiście na razie nie będę tutaj z nimi walczyć, tylko idę od razu do następnego ogniska, które znajduje się tutaj. Ale bardzo ładnie, prawda? Tak jest. Nasz zmęczony wojownik idzie dalej w swoją podróż. Też jakieś kaplice niezliczone, wiecie o co chodzi. Jakieś wieże, jakieś mury, jakieś zamki, całe te Dark Soulsy. O Ewa. Dobra, ognisko rozpalono. Teraz tak, możemy iść tam. Tam jest Forteca Sena. To jest takie miejsce, które stanowiło, bym powiedział, ostatnią linię obrony w ewentualnej obronie Lordran przed atakiem na zamek główny. No, znaczy, czy ta, na wysoki zamek. Weź, spróbuj robić oblężenie czegoś takiego. Ja nawet nie mogę teraz tam spojrzeć. Tak wysoko to jest. God damn it. O, a tu jest pan Cebula. Witaj. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall, or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. No one but. No, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Coś jeszcze powiesz? Still closed. A, okej. No to jest rozkoszny rycerz w bardzo ciekawej zbroi cebulowej takiej, tak zwanej, przynajmniej fanbase Soulsa tak nazywa tą zbroję. Nie wiem, ja przynajmniej ją tak nazywałem. Pan Cebulo! Katariny. Dobra, i szczerze, te drzwi się, te wrota w zasadzie otworzą się dopiero jak w dwa dzwony zabijemy, więc... Za długi czas jeszcze. Teraz pójdźmy do Kowala. Moją drogą chyba jednego z najlepszych w grze. Może w ogóle najlepszego w grze? Nie wiem. Nie pamiętam. A to prawda, właśnie przybyłem. O, już druga postać za story. Rozumiem. Kura, okej, nauczyliśmy się gestu. Spoko. Tu przedmiot. Odłamek tytanitu, git, zestaw kowalski, do zbroi, do broni, zestaw naprawczy. To już... Zaraz, to... Broń się już w tej grze psuła? Nie pamiętam tego. Miecz półtora ręczny, nadziak, cestus, pika... Tarcze takie niewiele lepsze od naszej, a w zasadzie to w ogóle. Pika może być dobra. Topór wojenny. No dobra, na razie nic nie będziemy kupować. Most weapons and armor are mighty sturdy indeed. But every hunk of metal has its breaking point. If you notice durability running low, it's time to repair. You can ask a blacksmith like myself. Or do it on your own with a grindstone. The nice thing about weapons, they never betray you. So pay them a little respect, hey? Dobrze. No to nie wiem, to naprawmy, bo to, no właśnie, to powinno kosztować dosłownie nic. Grosze. Dobrze, oczywiście, panie Zeusku. Ja go Zeus zawsze nazywałem, trochę przypomina.
Dobra, odpuścimy nareszcie. I czy my możemy... Tak, możemy nowy poziom, więc... Co ja rozumiem? Jeżeli dropnie nam kalabarda czarnego rycerza, to powinniśmy iść w zwinność, bo ona się skalowała ze zwinnością. Z tego co pamiętam. Natomiast na razie wypadałoby iść dalej w witalność i siłę, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo dostrojenie to magia, wytrzymałość, no wytrzymałość, czekaj, co to sprawia? Mhm. Ty to wiesz, może w wytrzymałość pójdźmy. Chociaż też to nie jest dobrze iść tak we wszystko, nie? Odporność, co robi? Aha, rozumiem. Za dużo tych statystyk. Nie wiem, w co iść. Na razie idziemy w siłę chyba. Idziemy tak. A, w ogóle jeszcze przecież pokażę wam. Pokażę wam drogę właśnie do Darkrot. A ona jest tutaj. I tu jest taki frajer, który rzuca takim gównem na start. Dobra, w sumie możemy pójść próbować się z nim. Ja zawsze w niego strzelałem tylko z łuku. O, tu ma martwą strefę chyba jakąś. No nic, zobaczymy co on tam potrafi. Nie chciałem, żebyś tak robił. Dobra, wiecie co? Może jednak go nie robimy. O kurwa, zdradziecki atak. Ta walka nie idzie na razie zbyt dobrze. A jaki damage? No dobra, żałosny. To go nie robimy na razie. Mamy. Dobra. A jaki ma jeszcze raz damage nasza broń? 80. No to w sumie nie tak źle. Dobra. One way oranżada. Idziemy walić się teraz tam znowu z tymi rycerzami. Ja rozumiem, że to może być męczące, że trzeba powtarzać przeciwników cały czas, w zasadzie od każdego checkpointu, ale tak jak mówię, taka jest specyfika Soulsa, więc nie ma się co denerwować. Ja tego nie będę specjalnie wycinał, no chyba że już, nie wiem, jakiś 10. raz będę na kogoś iść. I teraz w ogóle spróbujemy się z mieczem dwuręcznym, czy trzymając go oburącz. No i jest różnica, jakby nie patrzeć. Nice. No, nie leczymy się. Dobra, teraz tak. Siema. Wow. Wiecie co, a tu chyba jednak wyekwipuję tarczę na tego frajera. Bo może on być zgoła niebezpiecznym przeciwnikiem. No ale czego ty tak walisz? Chodź. No tak. Ale wielki skurwol, no. Nie! Do zrobienia. Ale wciąż robi wrażenie. Dobra. Zradziecka łajzo. O, źle. Dobra, no nie bije on jakoś ultra mocno. Okej, okay. He's down. Decker's down. Odłamek tytanitu.
tytanitum. Tak jak u nas jest kokainum, tak tutaj jest tytanitum. To jest dosłownie opium dla ludu. Możecie tego pewni. Dobra, i tamtego frajera musimy zawalić jak coś. Dusza strażnika ognia. A chyba wiem, gdzie to dać. Do strażnika ognia. W naszej kaplicy Firen. I tu, look at this shit, boys. Look at this shit. Patrzcie, co tu się stanie. Czajcie to. Czy to nie jest episko połączone? Właśnie wróciliśmy do naszej startowej lokacji. Dosłownie. To jest kaplica Firing. I to bardzo nam ułatwia w zasadzie zadanie, ale ja na razie nie będę sobie ułatwiał. Czytaj. Na razie na pewno nie będę robił tego, co chciałem zrobić, czyli wziąć sobie 10 estusów z głównego ogniska, ponieważ chciałbym wyeliminować jeszcze. Chociaż poczekaj. Czy ten przeciwnik, którego teraz w ogóle zabiliśmy, ten wielki, czy on się respił? Chyba nie. Nie, to wiecie co, to misklik, sorry. To aktualnie możemy się wrócić. Aktualnie możemy się wrócić na spokojnie. Tylko ja jeszcze wykonam jeden myk w takim razie. O kurwa. To żem wykonał. Nie, ale bo tutaj rzeczywiście można wejść. Teraz tak, teraz można wskoczyć tam. To jest aktualnie do zrobienia. Okej. Jakby to miało wyglądać jakoś tak. No dobra, ale anyway. Mamy skrzynu, nie? Kość wiodąca do domu, to jest aktualnie bardzo ważny przedmiot. Morgenstern, talizman. Aha, bo ja wylądowałem tutaj, dobra. Pęknięta sfera czerwonego oka to było do... przedmiot służący chyba do wypędzania złych graczy. Talizman Lloyda. Wow, dobra. To co, to jak już tu jesteśmy? Go, 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 go. Tu coś będzie? Tak. Kurwa, no. A, dobra, przyjdziemy se. Bo to jest dosłownie błyskawiczna akcja. Znaczy wiem, że zrespię się w tym dalszym ognisku, ale to wyjebane na tym etapie. Ja, to niczego nie zmienia. Dobra, to słuchaj, tam wracamy za chwilkę, bo to już może się wydawać nużące rzeczywiście. A, nie, tu w ogóle. Dobrze, to jak już tutaj jesteśmy, to zanieśmy rzeczywiście ten żar tej całej strażniczce ognia, bo I guess my to możemy już zrobić teraz. No właśnie. Zdecydowanie. Wzmocniono i elegancko. Rozumiem, że dalej nie może mówić. Okej. Okay. Czy tak, potrzebujemy kolejnej duszy strażnika ognia, więc na razie wyjdź. No to teraz nasze wszystkie te estusiki, których mamy 10, są lepszej jakości, to znaczy po prostu dają nam więcej zdrówka, każdy jeden. A, no i oczywiście wiecie, taka bardzo głupia ciekawostka, że w rzeczywistości to nie jest tak, że mamy 10 butelek estusa, ale mamy po prostu jedną butelkę estusa, która starcza na 10 łyków, czy tam na 5. Wiecie o co chodzi, ale to jest taki fun fact, że aż żaden. Dobra, to słuchajcie, lecimy na gargulce, tamten typ ciężko opancerzony rzeczywiście się nie respi, więc to jest duży plus. Póki co idzie dobrze, ja może sobie później offscreen trochę po expie na tym smoku, tak żeby wylevelować trochę postać. Zobaczymy, zobaczymy. Teraz tak. Teraz idziemy tędy.
Ach. I nie lubię z nimi walczyć na schodach. Chociaż? No chodź. Tylko żeby tamtych nie spulować, nie? To jest... O, że tu nie weszło. Że tu przebicie nie weszło. Byłem direct na jego plecach. O, no ale teraz weszło. Dawaj, Mendo. Gin, Mendo. Żegnaj, Mendo. Mendo! Rom po po pom, rom po po pom. Dobra, cicho. Dobra. To jest ten śmieć. O kurwa, zapomniałem, że on ma aż taką świtę. On operuje tą magią zajebaną, wiecie, to nie jest nic fajnego. Ale uwierzcie mi, że bez obstawy nie zlokowałem. Już taki mocny nie jest. Oła! No kurwa, czemu to aż tak boli? Ja pierdolę. Jebana szmato, jak ja cię dorwę. O! Postanowiłeś zlecieć, a to się dobrze składa. Dobrze składa, Mendo. Kurwisze pierdolone, no. Teraz to se strzelaj. Ja nie wiem, czy on się respi później. W ogóle ciekawe, czy on teraz do nas znowu przyleci. Chyba nie. W końcu to jest postać dystansowa, jakby nie patrzeć. Najlepiej to by go było w tym korytarzu złapać. Aaaa! Czy ty kurwa możesz go zlokować? Dziękuję. No uciekaj, uciekaj kurwa, dużo ci to da, Mendo. Brawo. Brawo, popisałeś się, naprawdę. Brawo. A go jebło. Wiesz, no? No to był taki tutaj, powiedzmy, nadworny mak. Ale właśnie go rozjebaliśmy. Kolejne ciałcha się blokują. Szał ciał, można rzec. A tutaj... Dobra. Dawaj. A, pierwszy. Masz rapier i pierwszy nie uderzasz, mordesko. To ty możesz. Co, powiedz mi, co masz, co możesz. Jakie są twoje preferencje? O, ta, próbuj dalej. Ale postawę taktyczną. Normalnie przybiera tym rapierem. Przebija przez tarczę. Wow, wow. O kurwa. Fuck off.
Chuj ci w dupę i na imię Cfelu jebany, zdychaj na raka, kurwa. Chociaż nie, cofam, już widzę, że toczy cię trąd, kurwa. Wracamy za chwilę. No żebyś już, kurwa, zdechł. Chuju jebany. Czemu ja się z nim akurat tyle pierdolę, no? Nie wiem. O kurwa, ale był przewrót. Przewrót kozaczek. Zdech, bestia. Dobra. Okej. Okay. Słuchaj tam, 8 estusów. Myślę, że jakoś to będzie. Okej, okay, okej. Okay. A tutaj może coś, jakaś znajdźka? No pewnie, że tak. Człowieczeństwo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. A dzień dobry. No proszę bardzo. Thank you. Yes. Sincerely. I am Knight Lautrec of Karim. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Dobrze. Yes, very sorry. Your reward will have to wait. I've just been freed. Allow me some time. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Proszę tam baraszkować, bawić się, robić co pan tylko sobie chce. Natomiast my ruszamy na gargulce. Moi drodzy, ruszamy na gargulce. Żeby nie było, ja bardzo dobrze wiem, kim jest ta postać w złotej zbroi i co ona będzie robić później. Jestem tego w pełni świadomy, żeby było jasne. Co tutaj? Może jakiś secret stash? No niekoniecznie. Niekoniecznie. Dobra. A tutaj? A tutaj mgła. I tutaj już chyba gargulce. Dobra, to ja się uleczę prewencyjnie. I przechodzimy. Tak jest. Ojej. Tutaj będą gargulce. No chodź, cioto. Już widzę, że to ty. Masz taką... zielonkawą zbroję? Czekaj, czekaj. On ma miedzianą zbroję. Ja bym powiedział, że to jest miedziana zbroja. I on ma fajną halabardę w sumie. Z ogona. No chodź, cioto. O jest. Nie boję się ciebie, bo byłem w nabojce. Amen. Wiecie co, jednak weźmy tarczę, bo... O, naprawdę? Podczas przewrotu? Zaraz przyjdzie drugi, żeby było jasne. Wow. To był taki atak znienacka, był taki.
Dobra, szczerze, nie opłaca się trzymać gardy, gdy on atakuje, tylko robić przewroty. Ataki ma w miarę, jakby to powiedzieć? Instruktażowo. Nie rozumiem dlaczego... A, bo ogonem jedną, dobra. No, dobra. W ostatniej chwili. Dostał, ranny jest! Tego to nie wiem jak unikać. Nie będę. To mogłem w sumie uniknąć. No i w sumie to też. Ha. No oczywiście. No kurwa mać, naprawdę aż tak musieliście mnie zaatakować symultanicznie, kurwy jebane? No dobrze, to widzimy się przy ostatnim podejściu. Idź w dupę i na imię, przestań pluć tym jebanym ogniem, cweluchu. No ty se tam kurwa pluń, mendo. Ja twojego kolegę, nie, no twój kolega też kurwa plunie. Śmieci jebany. Źle. Ale dobra, na szczęście to... Jak symultanicznie walą, to jeszcze nie jest najgorzej, chyba że... się dam box in, że tak to imię. Teraz odznaczyć, kurwa, odznaczyć. Patafianów. Zjebany atak. Umysłowo. Tak, który z was zionie? Tamten zionie. Bo tam. Robisz przewrót czy co? Jak już to będzie? Odznacz go, kurwa. Teraz tak słabo było akurat. O kurwa, chujku. Dobra. Spokój. Dobra. Ty zioniesz, to se zion, kurwo. O! O to chodzi, kurwa, panowie. O to chodzi, symultanicznie. Tak jest. Idź, kurwa, zemrzyj. Będę. Już zmarło, naprawdę. A zion se, kurwa, na zdrowie, fiutku. Teraz jest zjebany atak, oczywiście umysłowo. I tam się... No kończ się, kurwa, fajne. Bardzo sprawiedliwe. Kurwa, spierdala. Płonie już dom jego duszy. Wypierdalaj. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Będziesz chciał kurwa jeszcze grać. Tyle powiem na ten temat. Dobra, to było piąte podejście. Przyznaję się bez bicia. Strasznie. O, tutaj mnie zboksowały dwa razy chyba. Ja się cofałem i nagle tutaj one zaczęły symultanicznie zionąć i jożem tu ginął od ognia normalnie. Niestety. Dwa podejścia w ogóle zostały zmarnowane przez to, że nie wiedzieć czemu ja polazłem w tamtą stronę. Ale tak, zrobiliśmy tych jebanych frajerów. Nawet dużo estusów nam nie zabrali. Teraz możemy wejść do tej dzwonnicy. W ogóle ja proponuję następnym razem, żeby... Bo mi się to nie podoba, że... O! Spójrzcie. Koledzy tam ganiają. Ja następnym razem uważam, że jeszcze ten gargulec powinien... Wszystkie powinny ożyć, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Pięć. Jeszcze pięć powinno być ogólnie. To by było w miarę
fair play wówczas. Dobra, ludziska, ale już spokój. Widzicie tam o ten taki jakby brudny zamek? To jest Fortesa Sena. Właśnie my się musimy tam przedostać, a później tam o do tej pieczary. To już będzie do tego zamku. Znaczy, a zresztą zobaczycie sami, bo to nie będzie tak, że będziemy włazić do tej pieczary, nie, ale... Jakoś to będzie, tyle państwu powiem. Dobra. Tutaj właśnie chyba zabijemy w pierwszy dzwon, słuchaj tak. Mój Boże, jak my jesteśmy wysoko, tam w ogóle gdzieś w dole to są chyba góry w ogóle, więc... To jest chyba najwyższy szczyt świata, no znaczy dobra, jeszcze tam. Bo widzicie teraz centralnie nad hełmem mojej postaci? Tam jest jakby taka wieża. I my tam będziemy mogli pójść. Jeszcze aż tak wyżej, nie? O panie kochany, że ty żeś nie ogłuchnął od tego. Zapraszamy na mszę. Na wniebowstąpienie Najświętszej Maryi Panny dzisiaj. Ciekawe, czy ktoś przyjdzie. Zaraz zobaczymy. Prawdopodobnie nie. O, no to tutaj jeszcze 6-7. 7 gargulców powinno być, przepraszam bardzo. Zaraz, zaraz. Czy to nie powinno być aby czasem jakiejś postaci? No tutaj nie. A, czekaj, sorry, on chyba... Ta postać, u której można było zdejmować klątwy, on jest chyba w Fortecy Sen. O, przepraszam bardzo, on jest tutaj. Sprzedawca odpustów. No to jednak ktoś przyszedł na wezwanie. Mi brak wiary, mordesko. Co ty wiesz o wierze? Opuść przymierze. Aha, dobra. Jakbyśmy jakieś mieli oczywiście. Kup przedmiot. Kamień oczyszczenia. Zmniejsza intensywność klątwy. Może ją zdjąć. Może. Oskarżenie. Zgłoś przybycie najeźdźcy. Czyli innego gracza chyba zakładam. Księga winnych. Zobacz listę oskarżonych graczy. Spoko. Karmiczna sprawiedliwość. Cud. Talizman wielki. Chciałem powiedzieć wielki. Pierścień krwawego ukąszenia. Zwiększa odporność na krwawienie. Zwiększa odporność na trucizny. To jest aktualnie całkiem spoko. Pierścień ofiary. Nie tracisz nic po śmierci, lecz pierścień się rozpada. Aktualnie ja bym to kupił, ale później. No co? Udało ci się nauczyć gestu. Wspaniale. Bardzo dobrze. Shut the fuck up. Bo jak cię smyrnę, synek, to zobaczysz. Dobra, ludziska, zabiliśmy w ten dzwon zajebany w końcu. To teraz ja myślę, o Boże, oni tu są cały czas. Tam jest pewnie tego nastakowane z milion. O, może nie milion, ale trochę jest. O ty kurde. Mój atak został przełamany. No, hitboxy na litość boską. Chciałem, żebyś zrobił atak. Nie zrobiłeś. Nie podoba mi się to. O mój Boże, to może być epickie. No czemu ty ataku nie robisz? Fuck off. No tak. No to będę musiał przyjść tu jeszcze raz. A chciałem, żeby atak zrobił, a nie zrobił. Zupełnie. Może to jest wina, słuchajcie, konsoli, tak sobie teraz myślę. Bo ona jest całkiem przestarzała. No i część przycisków tak ciężko w niej wchodzi. No nic, tego nie wiem. Wiem jedno, natomiast robimy sobie stopa. No i witam z powrotem, prawda? Duszę sobie odzyskałem jak coś i wydałem je na level. Polazłem w siłę, po prostu 3 punkty, teraz mam 25.
siły i postanowiłem sobie zawalić tego kundla, ponieważ chcę sobie odblokować drogę do Durzecza Darkroot. Dobrze, ale moi drodzy państwo, demoniczny tytanik, to się może przydać później, możecie mi wierzyć. Także wchodzimy sobie do ogrodów. No, tutaj zawsze, no bo na dworzu jest dzień, prawda? No a tu jest dosyć ciemno i moja teza jest taka, że po prostu są tak głębokie te drzewa. Też niby nie, ale może po prostu jakaś magiczna aura jest tutaj rozsiana, by wyglądało to tak, a nie inaczej. Więc wchodzimy sobie do ogrodów i być może uda nam się, być może, dojść do ogniska. Zobaczymy. To są takie enty, drzewce, coś w ten deseń. Nie jest to może wybitnie trudny przeciwnik, ale trzeba uciekać, zwłaszcza gdy on tak próbuje was przytulić, to zapamiętałem. Te kępki też są bardzo istotne, one tam niwelują krwawienie, toksyny i tak dalej, więc to jest przeciwnik, o właśnie, Ogród Darkroot. To jest przeciwnik, który... Aha, tutaj jest jeden. Jest bardzo przydatny, warto go sobie farmić, słuchajta. Teoretycznie nie jest on trudny. O, te kępki, to te fioletowego mchu, to nas interesuje chyba najbardziej. Tu jest taki, kurde, przedsmak tego, co nas czeka. No mówię, tu z kolei to słońce wygląda bardziej jak księżyc. To jest wszystko bardzo interesujące. Mam wrażenie, że konkretnie na ten ogród został rzucony właśnie taki specyficzny czar. I guess. A, dobra, i już tędy możemy iść. Okej, to na razie tego nie będziemy jednak robić. Tam w ogóle w dole jest właśnie rycerz, który może dropnąć halabardę. To bardzo chciałbym zutylizować. Tam na tym moście w ogóle chyba będziemy walczyć z takim też specyficznym bossem, na którego totalnie zapomniałem taktyki. Dobra, idzie. Wow, teraz będą dwa na raz. Dobra. No, jak widzicie, one damage sadzą ostry dosyć, więc trzeba uważać, a nie tak. O, chyba teraz próbował właśnie przytulić. Aha, to był ten atak. Dobra. Kwitnącego fioletowego mchu. Właśnie takie kępki nas interesują najbardziej. One łatwo. O, fajny skan. Duża dusza nieznanego żołnierza. W porządku, to jakieś tam chyba 800 jest punktów tych dusz, czy coś takiego. Okej. I tutaj docieramy w ogóle do bardzo, bardzo ciekawego miejsca. Zamknięte jakimś urządzeniem. W sumie nie pamiętam jakim. A zaraz, zaraz, bo tam jest ognisko, no właśnie. Jak to się otwierało? No tak, to była iluzoryczna ściana. Epicko. Dobra, moi drodzy państwo, ale już długo zabawiliśmy, więc ten odcinek zrobił się naprawdę konkretny. Także dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mastersu 15 oczywiście do państwa szprechał. Widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się, do zobaczyska. Yo!